Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radio Bike, mam na imię Michał. Zimno, słuchajcie, zimno rano. Plan był taki, że wyjadę o 6. Przesunęło się prawie o godzinę, bo nie będę przez las jechał po ciemku. Mógłbym, bo mam dobre oświetlenie, ale niepotrzebne mi to jest, więc godzinka w plecy, ale nie szkodzi. Jedziemy dzisiaj coś zobaczyć. A co zobaczymy? To pierwszy punkt to staw, czy zalew raczej nie chyba, ale w lesie jakiś staw Piegrza. Potem stamtąd odbijemy przez jakieś tam okolice. W okolicach. Potem pojedziemy na Strzelce Opolskie, gdzie zobaczymy ruiny zamku. A potem pojedziemy do Ozimka, zobaczyć najstarszy w Europie most stalowy wiszący. Jeden już widziałem w Krupskim Młynie, a teraz przyszła pora na Ozimek. Także ciśniemy. Zimna cholera jest rano, ale pogodnie się będzie robiło. Dzisiaj mamy 11 listopada, święto i pysk mi zmarsz, słuchajcie. 6 stopni, no ma wilgość duża, normalnie mi pysk zmarsz. Grześko bardzo, grześko fajnie z ranka. Dzisiaj dużo kilometrów będzie. Nie wiem, czy dam radę przejechać, no ale wyjścia nie ma. Podjąłem się wyzwania. Jedziemy. Wbiliśmy do lasu. Na obecną chwilę nie zapowiada się to ciekawie, gdyż mgły, duże mgły i to miejsce, które udaje się, czyli na Piegrze, to może być całe we mgle. Ale zobaczymy. Plan jest taki, żeby wypuścić tam drona i sfilmować to z góry. A tymczasem delektuję się jazdą w lesie. I tyle. Ciśniemy. Jesteśmy w Boruszowicach w tej chwili. Na tym fajnym skwerku. Troszeczkę wody. Mostek. Boruszowice. Wszędzie mokro. Dobrze, że na razie zabrałem ochraniacze. W lesie będą mi potrzebne. No, fajnie. Sotki. Można się wejść, wykąpać, jakby ktoś miał ochotę. Ale nie polecam. Mała wiatka i siłownia. Będę musiał chyba się przeorganizować i przebrać, bo troszeczkę warstwy mi się pomyliły pod spodem. Wziąłem taką wiatróweczkę wiatroszczelną, no ale ona pod tą moją kurtką zimową niestety nie zdaje egzaminu i jest mi już dosyć chłodno, więc będę musiał gdzieś się przebrać. No bo cały dzień przede mną, a jest mi zimno. A tutaj w miejscowości Żyłka, moja ulubiona rzeka Mała Panew, słuchajcie. Mała Panew płynie sobie spokojnie, niech sobie fajnie płynie. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony, jak wygląda. Tniemy dalej, fajna pogoda się robi. Mam nadzieję, że będzie słonecznie. Naprawdę fajnie tutaj jest w tej okolicy, tej rzeki Małej Panwi. Super klimat. Jak ona płynie lasem, coś niesamowitego. Nie obawiałem się takich dróg, no ale z 13 km z tego, co oglądałem na mapie, powinienem mieć takich nieutwardzonych ścieżek. Mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądało tragicznie. I że w miarę będzie się jechało, także
miejmy dobre myśli. O, ale tutaj muszę zejść, bo pełno piachu. To jest zapewne jeden z nielicznych odcinków takich, które muszę przejechać. Ale jeśli to będzie wyglądało w ten sposób, o to idzie jechać. Wolniej, bo wolniej, ale dojedziemy wszędzie. Słuchajcie, dojechałem i co? Nie ma wody. Wyschnięte wszystko jest, ale jajca. A miało być tak pięknie. No cóż, pierwszy punkt zaliczony. Niestety bez wody, ale jak już tutaj jestem, to wypuszczę drona i zobaczymy, jak ten teren wygląda z góry. Także patrzymy i zobaczymy, jak to wygląda. A było na pewno pięknie. Cały jest wysuszony. Latane, słuchajcie, miałem problem, bateria, wzleciałem nad te drzewa, od razu jakiś błąd wyskoczył, patrzę, bateria rozładowana, no, ładowałem wszystkie, nie wiem co jest grane, zobaczę w domu na spokojnie, całe szczęście druga jest. A co do ubioru, słuchajcie, no właśnie tą kurtkę miałem pod spodem i tak cholera mnie, no, nie odprowadzała dobrze potu. Cała mokra, więc teraz w ten sposób powinienem się ubrać, a nie na odwrót, czyli to, że miałem pod spodem. Dobra, pierwszy punkt zaliczony bez wody oczywiście, no cóż, teraz gorąca herbata i kierunek Strzelce Opolskie, a jeśli będzie coś po drodze ciekawego, oczywiście zobaczycie. Jedziemy. Wyjedziemy sobie gdzieś na jakieś lepsze drogi, no i trzeba będzie się rozgrzać. Trochę kręciłem i zmarzłem, zakładając nieodpowiednią stroną ciuchy, jak trzeba. Myślałem, że będzie fajnie, a było nie fajnie. O kurde, piachy. Dobra, jedziemy, wyjeżdżamy stąd. Nie ukrywam, że dosyć fajna tutaj ta droga w lesie, nie utwardzona, ale miło się jedzie po drodze. Ciekawie, coś innego na rozgrzewkę pod górkę elegancko, a co? Kurde, zimno w tym lesie, zimno powiem, zimno. Ciśniemy fajnie. Elegancko. Elegancko. Ale z górki. Ale kurde górka. A później znów pod górkę. Dobrze, ja pojechałem
Nie, dobrze. No i piachy. No to trzeba się mieć na baczności, bo nie chcę przeleczeć przez kierownicę. A jeszcze trochę jazdy mam. No. Ale fajnie. Ciekawe, ciekawe. Tu muszę lepiej... Ja przejadę. No. Dobra. Widzieliście trochę, jak jest fajnie w lesie. Zasuwamy. Tu mamy taką drogę. I tam. Ale gdzieś mnie tutaj kawałek dalej kieruje. Nawigacja tutaj. Jakieś 10 metrów 15. I tam zobaczymy, co tam jest. Bo tutaj, kurde, no, same piachy. No, zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Kawałek dalej. No, zobaczcie. No, i proszę, idzie jechać. Zamiast tamtędy, obok droga elegancka. No, teraz można trochę pocisnąć. Kurka wodna do tych strzelec opolskich. Przy okazji zjem sobie jakiegoś słodycza. Najwyższa pora, żeby później deficytu nie dostać i się nie zajechać. Więc pomalutku coś trzeba zacząć jeść. Nie wiem, który tam o 40 km, czy któryś. Najwyższa pora coś zjeść. Na mapie układając trasę zobaczyłem właśnie ten odcinek, którym teraz jadę. Mega długa prosta, ze świetną nawierzchnią. Zasłodziłem się, słuchajcie. No i jest rewelacja. Zobaczcie z tyłu. Już kawałek przejechałem. Pięknie. I jeszcze zaraz z przodu będzie długo, długo prosto. Popatrzcie. Coś rewelacyjnego. Jakiś rowerzysta już z rana zapieprza. No i tak sobie będę teraz jechał. Delektując się tam właśnie drogą i konsumując batona. I nowy asfalcik z pięknego szutru. To chce się jechać, powiem wam. Pięknie, pięknie zrobione jest. Idzie trochę podgonić z czasem. No mega fajnie. I ta długa prosta. Jeszcze tutaj macie kolejny taki odcinek z kolejną nawierzchnią. Troszeczkę gorsza, ale też sympatycznie się jedzie. Więc bardzo fajny odcinek. Długa, długa prosta. Pięknie. Z dala od samochodów, od wszystkiego. Spokój i cisza. Jesteśmy w Rzędowicach. Dojechałem do Młynu Tiel, jeśli dobrze wymawiam. I zaraz przejdziemy, zobaczymy się, jak to wszystko fajnie tutaj wygląda. Młyn jest tutaj. Proszę bardzo. A my pójdziemy tam zobaczyć kilka ciekawych, fajnych obiektów. Ciekawa atrakcja po drodze. Jak powiedziałem, moja ulubiona rzeka Mała Panew. Super wygląda. Urokliwe miejsca. I odwiedziliśmy przy okazji młyn. Stary młyn. Zapraszam serdecznie, przyjedźcie w to miejsce. Rzędowice. Zobaczycie, bo naprawdę warto. Dzisiaj każda nawierzchnia. Jadę gdzieś na chodnik. Trochę lepiej.
dzisiaj tempo turystyczne jak najbardziej. To już dawno takiej ilości kilometrów na raz nie zrobiłem. Nie jest to dużo, bo 150 dzisiaj będzie około. No ale, tak jak powiedziałem, tempo turystyczne do 30 km na godzinę. I może wyjdzie jakaś średnia 20, coś ponad 20 na godzinę. Pięknymi drogami wśród lasów jedziemy. Tak jak widzicie, elegancko, sympatyczna, naprawdę droga. Dojechaliśmy do gminy Jamienica. I tutaj mamy kompleks stawów pocysterskich. Objedziemy sobie zaraz całe to miejsce, bo dosyć fajnie wygląda. Pięknie zrobione. Zobaczcie. Drona tutaj może nie będę wyciągał, ale wygląda to dosyć. Strzelce Opolskie. Zaraz będziemy przy drugim moim głównym punkcie wyprawy, a mianowicie przy ruinach zamku, gdzie będzie posiłek, chwila przerwy na latanie, jeśli będzie można, i później droga dalsza do ostatniego punktu, do Ozimka. Mogę mieć jakieś problemy najprawdopodobniej z wypuszczeniem drona, bo tam zaraz, jak widzicie, ten ratusz, tam pełno policji, jakieś uroczystości z okazji 11 listopada są, także no sądzę, że tylko zrobię zdjęcie i tyle. No, dzisiaj tak wyszło, niestety akurat trafiłem na takie coś, a nie inne. Polatamy, coś tam się udało nagrać w Strzelcach Opolskich, zamek, ruiny, posiłek, doładowywanie różnych sprzętów elektronicznych, chwila regeneracji, zrobię gorącą herbatę i ostatni punkt, czyli najstarszy most stalowy Ozimku, wiszący,
Jeden już żeście widzieli w Krupskim Młynie u mnie na filmie. I mam nadzieję, że tam będzie można też coś z dronem przelecieć. Aczkolwiek tam chyba są jakieś zakłady, kurde, znowu. Tutaj też w Strzelcach zakłady karne były, dostałem ostrzeżenie. Natomiast wysoko nie latałem, dlatego miałem zielone światło na aplikacji DronoRadar, więc było ok. Dobra, cinam, robię resztę, regeneracja szybka i jedziemy w dalszą podróż. Nie mam ciekawego na tej trasie teraz ze Strzelec Opolskich do Ozimka, aby wam coś ciekawego po drodze pokazać, więc nie ma sensu. Jedziemy i spotkamy się w Ozimku. Ok? No, ok. Jednak coś znalazło się ciekawego na trasie. Otóż mam zamkniętą drogę, ale całe szczęście mam gravela i mogę przez to przejechać. Mam nadzieję, że tam gdzieś nie będzie wielkiego, ogromnego, olbrzymiego rowu, przez które później dalej nie przejadę. Że cisnę prosto. No widzicie, no atrakcje jakieś są w postaci zamkniętej drogi. No ale jadę. A co? No, fajnie. Chcę się zatrzymać, bo tutaj przy drodze coś ciekawego jest. Historia kościoła w Grodzisku. Słuchajcie, kurczę, no nie chcę tu wchodzić, ale tu jest kościół jakiś. No i miniatura. Dosyć ciekawie to się prezentuje. Tak na szybko wam pokażę. Pięknie. Proszę, jaki fajny zwierzak. A tutaj jest legenda o cudownym jeleniu. Słuchajcie, historia kościoła. Tutaj proszę bardzo, macie stop klatka i czytacie. A tutaj macie historię o cudownym jeleniu. Więc też stop klatka i czytacie. Proszę bardzo, a my zasuwamy dalej. No powiem wam, fajna atrakcja i fajny kościółek. Krasiejów! Słuchajcie, Krasiejów, co tutaj mamy w Krasiejowie? Ano mamy dinozaury, u których jeszcze oczywiście nie byłem. A kiedyś trzeba wziąć dzieci i przyjechać do Krasiejowa. Nie będę wam tutaj pokazywał tego, bo to nie jest dzisiejszy cel podróży. Jesteśmy w Ozimku i zaraz będziemy przy moście. A tutaj tylko zobaczę sobie rzekę naszą. Pięknie się prezentuje mała Panew. Uwielbiam ją. To już nie słyszeliście już tysiąc razy to. Proszę, dosyć szeroka rzeka. Rewelacja. Bardzo mi się to podoba. A z drugiej strony zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Z drugiej strony mamy tam w oddali nasz most stalowy, więc tam teraz jadę. Dojeżdżamy do mostu w Ozimku zabytkowym. 1827 rok. Taki sam, podobny. Zobaczcie, u mnie na kanale jest. W Krupskim Młynie. Żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Małej Panwi w Ozimku, uznany za pomnik historii dnia 15 marca 2017 roku. W tym mamy tablicę Ozimek 1827. Najstarszy żelazny most wiszący na kontynencie europejskim. Teraz słuchajcie, no musiałbym wam to jakoś zrobić w ten sposób, żebyście to mogli przeczytać. Nie wiem, czy to będzie w ogóle realne. No może żeście coś widzieli, a jeśli nie, no to lektura internetowa. Ja postaram się tutaj wypuścić drona, coś nagrać. I tutaj skończymy naszą przygodę, później powrót do domu.
zobaczyliście tyle, ile żeście zobaczyli, słuchajcie, z tego pięknego miejsca, najstarszego wiszącego stalowego mostu na kontynencie europejskim. Żegnam się z wami. Wszystkie baterie rozładowałem w dronie, także tyle mi zostało. Podziękować wam za obejrzenie tego filmu, a ja mam jakieś 70 km jeszcze do domu. Jeśli coś będzie, to może coś nagram, a jak nie, to z tego miejsca się żegnam, bo to, co najważniejsze wam pokazałem, na powrót to będzie czysta męczarnia, więc teraz bezpośrednio zasuwam do domu, także dzięki jeszcze raz, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, Radio Bike i mam na imię Michał. Trzymajcie się, cześć! Jest delikatnie w pysk, ale nie ma tragedii na powrocie, także jest fajnie, pomału, no ale kurczę, 12.30 czy tam przed 13.00 cimno się robi, masakra, no normalnie ciemno i żadnie, jakaś grupa rowerzystów, proszę bardzo, dobry. O, powiedzieliśmy sobie dzień dobry, a teraz dalej, jedziemy, wracamy do domku. Tak ogólnie bardzo nudna trasa powrotna, cały czas asfalt, zero zróżnicowania terenu, cały czas jadę. Już mam dość. Normalnie mam dość tych asfaltów, bo później może gdzieś w jakiś teren wjadę jeszcze, ale na razie nic na to nie wskazuje. I pomału gdzieś muszę się zatrzymać, coś zjeść, bo głód daje we znaki. Dobry pomysł jest, słuchajcie, mieć coś gorącego ze sobą. Rewelacja. Do kanapki gorąca herbata idealnie pasuje. No i co? Zjadam i sądzę, że zobaczymy się teraz już w domu. Także, no powiedzcie mi smacznego. Patrzycie tylko, jak jem. Dzięki. I czas, słuchajcie, aby podsumować całą trasę. Jestem teraz na 140 km, zostało mi do domu 10, w sumie 11, czyli będzie 150. W tamtą stronę trasa mieszana, super, natomiast powrót do bani, jedynie co widzicie tutaj, kawałek mam za Laryszowem, w stronę Tarnowskich Gór, kawałek drogi takiej, reszta niestety asfalt, nudny asfalt, beznadziejna sprawa, także do modyfikacji. Poza tym wszystko elegancko, mały tam skurcz, przykurcz na górkach, ale to jest u mnie normalne. Romet się spisał, więc należy mu się trochę smaru na łańcuch, niech mu będzie lżej. I tyle, pozdrawiam serdecznie. I kto wytrwał do końca, chwała mu za to. Nara, cześć.